Dzień dobry Państwu. Witamy ponownie po dwutygodniowej przerwie. Dzisiaj, w dniu 27 sierpnia, chcielibyśmy przedstawić Państwu drugi odcinek naszej serii Przekazy i analizy, poświęcony sytuacji na Białorusi. Tym razem przedstawimy po kolei. Najpierw będziemy przedstawiać przekaz, później analizę Piotr zrobi na podstawie źródeł. Na końcu krótkie podsumowanie, żeby Państwa nie zanudzać, żeby za długo to nie trwało, bo czasu się liczy dla każdego, a miło jest słuchać krótko, treściwie, zwięźle. Ostatnio na Białorusi wydarzyło się dużo, chociażby wczoraj wyłączono tam dostęp do internetu, przynajmniej w obszarze Mińska. Państwowy operator telefonii komórkowej, quasi państwowy A1, wyraził wprost informację, że zatrzymał transfer, a właściwie obniżył transfer na żądanie władz. W tym samym czasie na Placu Niepodległości rozpędzono wielką manifestację. Ale może na początek. Przekaz i analiza właśnie samego przekazu z tym związana. Zostaje głos Marcie. Drodzy Państwo, pokusiłam się o odczyt ze zdjęć pana Łukaszenki i pani Ciechanowskiej. W związku z czym, co wyszło w przekazie, w odczycie ze zdjęć? U pana Łukaszenki jest pożądanie. To znaczy, on pożąda, ale nie tak jak my pożądamy nawzajem swoich mężów, żony czy partnerki. Natomiast on pożąda władzy. Adekwatnie jest to w ten sposób, że jego dusza, on się urodził człowiekiem, ale on traci wibracje, obniża swoje wibracje. On zatraca duszę, co wskazuje na opętanie. Jest też, widziałam upadek tej duszy, tak? Wejście w obciążenia. Misja. Jaką misję? Kiedy zapytałam się po prostu o misję, przy odczycie ze zdjęć, to jest dążenie do władzy, do celu. Ogólnie do celu po trupach. Mamy też tutaj u pana Łukaszenki, ja sobie to wszystko pozapisywałam, żeby Państwu czegoś nie pominąć. Dumę. I mamy karmę cara. Karma cara, czyli walka o władzę po trupach, jak już wspomniałam, absolutną. Car po prostu jest nieprzekupny. Wyszło mi w odczycie, że nieprzekupny. Moi drodzy, już nie będę twoją analizę wchodzić, najpierw przeczytam swoją, dobrze? Co jeszcze mi wyszło u Łukaszenki? Drodzy Państwo, z numerologii wyszło mi, on jest trójeczką. To jest też między innymi, tutaj tak naszła mnie taka myśl, przekaz, że dominująca osoba, bardzo mocno dominująca osoba. Słuchajcie, ja robię odczyt polityczny. On prywatnie może inaczej się zajmować. Nie zrobiłam numerologii całości prywatna i jakoby polityczna, czyli służbowa, czyli krótka kariera. Krótka dygresja. Wielu znamy ludzi, którzy w pracy, a polityka jest dla niego pracą, tak, zachowują się zupełnie inaczej niż w domu. Dokładnie. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich pantoflarzy. Magda? Tak, oczywiście, to prawda. Dlatego też, drodzy Państwo, żeby nie przedłużać, nie przedstawię tutaj całej numerologii pana Łukaszenki, tylko to, co jest istotne w pracy, tak, służbowej, czyli jako polityk, jako dyktator. To jest po prostu typowa dominacja. Można to, tak mnie naszło, że to tak... I ta numerologiczna trójka, i tak też i z przekazu, że to jest cesarzowa. Czyli cesarzowa to jest po prostu taka kobieta, cesarzowa w tarocie, jest kobietą taką władczą, prawda? Oto tu jestem ja, tak? Prywatnie matką, a tu władczą, czy on jest władczy, czyli potwierdza się to. Również odczyt ze zdjęć. Numerologia i ta cesarzowa, prawda? W związku z tym, wiecie Państwo, żeby troszeczkę porównać, zrobiłam też odczyt króciutki, żeby też nie zanudzać. Pani Ciechanowskiej, ze zdjęcia wyszło mi, że ona jest zastraszona. Ze zdjęcia wyszło mi, że ona ma dużą presję, ponieważ ona w stosunku do jej osoby były groźby, tak? Groźby. Przez te groźby ona została zmuszona do wyjazdu. Natomiast jaka jest? No,
Zwróćmy uwagę, że zanim zaczęła karierę polityczną przez start w wyborach, mąż trafił do więzienia. Tak. To jest silny bodziec, jeśli chodzi o zastraszenie. Nigdy nic nie dzieje się przypadkiem, drodzy Państwo. Bije od niej wewnętrzny żal, to znaczy żal duszy, tak? Dusza cierpi. Ona jakby sytuacją została przymuszona, żeby poprowadzić to wszystko, tak? Jest też taki u niej aspekt, jak objawiła mi się ona, to znaczy objawiła mi się oczy ze zdjęć, pojawiły się skrzydła, to tak jakby anioł zstąpił. Drodzy Państwo, proszę nie łączyć tutaj to, co ja mówię, z religią czy z ideologią, broń Boże. O tym może wkrótce, jak ruszę ze swoim kanałem, o ile brat mnie kopnie w cztery litery, to mogę tłumaczyć, co to są anioły takie, siakie i owakie. Tutaj robimy analizę. Ona ta jakby przyszła na ziemię w konkretnym celu. I teraz uwaga, co za misja? Zapytałam o misję. Działać w obronie narodu. Ona ta jakby, wyszło mi, że ona duma narodowa, tak mnie nasze takie słowa przy odczycie. Czyli działać w obronie narodu, prowadzić. Co? Co powiem, że zgadza się z jej datą urodzenia, bo tutaj ona w dacie urodzenia ma 11 z dnia urodzenia, czyli liczbę mistrzowską. Ogólna liczba z całości zliczenia daty urodzenia jest 4. Uwaga, 4 to cesarz w tarocie. Cesarz kontynuuje jakby cesarzową, ale w inny sposób, drodzy Państwo. Cesarz to jest tak, potęga, ale i stabilność. Cesarz lubi iść z cywilizacją, jest światowy. Negatyw jeden, który mi wyszedł w 2 odczytach, to jest ulega emocjom. Słuchajcie, no to jest kobieta. My kobiety często ulegamy emocjom, kobieta, nawet jeżeli jesteśmy twardymi, prawda, osobami. Jest to kobieta, która nie była w polityce. W polityce tak. Był jej mąż, tak. Który w dodatku siedzi w więzieniu. Tak. Więc no, jest to na pewno tak. Sprawa, która pobudza u niej emocje. Tak, tego nie da się. Drodzy Państwo, 11. Jeżeli chcecie szerzej, to możecie sobie tam w internecie zobaczyć. Natomiast co jest istotne, co uderzyło mnie w stosunku do tej pani, to jest stara dusza. To jest wysoka wibracja, stara dusza, wysoka świadomość. Jej zadaniem jest wskazywanie drogi ludziom, tak? Tu w tym przypadku ona jest jakby latarnią dla swojego narodu. Wspomniałam, że wcześniej przy przekazie wyszło mi, że ona ma prowadzić, że duma, tak? Duma narodowa. Czyli drodzy Państwo, ja tutaj nie będę za bardzo się rozwlekać, ponieważ no, nie chcemy Państwa zajmować, przepraszam, ale można już, że tak powiem, zakończyć. Ciekawe, przepraszam, że spytam, ale na razie jeszcze z Ciebie wyciągnę trochę informacji. Nie uważasz, to jest pytanie o komentarz do medium, nie uważasz, że skoro Łukaszenka nazywa się ojcem i opiekunem narodu białoruskiego, nie uważasz, że on się uważa, a ona tym opiekunem naprawdę jest? Nie. Uważam, że on jest cesarzową, a on cesarzem. Są to pokrewne jakby, są to obok siebie, prawda? Cesarzowa, bo tu jest odwrócenie, mój drogi. To trochę starota. Tu jest odwrócenie. Obydwoje mają tendencję do tyranii, tylko że ta tyrania zupełnie inaczej, drodzy Państwo, przebiega. Dominacja u pana Łukaszenki to jest typowa tyrania, po trupach do celu. Co mnie jeszcze uderzyło przy odczycie zdjęcia, i tu już zaraz kończę, uderzyło mnie to, że wewnętrznie Łukaszenka wie, że gdyby nawet oddał władzę, to co? Jako, że ma karmę cesarza, cesarz nie oddaje władzy, cesarz jest nieprzekupny, cesarz jest panem i władcą. Natomiast kontrkandydatka, która wygrała tak naprawdę te wybory, nie oszukujmy się, również jest bardzo mocno stąpającą osobą po ziemi i uwaga, nadaje się świetnie na przywódcę. I to tyle. A teraz byśmy prosili Cię, Piotruś, o analizę źródeł, które pewnie udało Ci się tam znaleźć. Jak to tam wygląda od strony ziemskiej? Od strony analitycznej chciałbym to przedstawić jakby odnosząc się do poszczególnych wypowiedzi Magdy. Po kolei. Stwierdziłaś, że jest to człowiek nieprzekupny. Tak. Mamy tak, wyszło mi to z odczytu pierwszy,
Znaczy inaczej, obczyn wygląda tak, że proszę Państwa, że trzeba sobie zapisywać, bo patrzy się na zdjęcie i przechodzą przekazy. I słowa pierwsze, które przechodzą na myśl, trzeba zapisywać. Dobrze. Nieprzekupny. Jest to człowiek nieprzekupny, tak? Na to mamy przykład. Jest to tylko teoria, bo mamy tylko wypowiedź Aleksandra Łukaszenki, o której wspominałem już zresztą w pierwszym odcinku. Ale stwierdził on, i padły nawet kwoty, że państwa wszelkie, w tym państwo białoruskie, miały zostać przekupione w zamian za zamknięcie gospodarki z okazji pewnego wirusa. Podobno, to jest tylko jego wypowiedź, ale wypowiedź oficjalna na zebraniu jakichś tam notabli partyjnych, więc oficjalna. Podobno według pierwszej propozycji miał otrzymać od WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, 92 miliony dolarów. Po tym, gdy odmówił według niego samego, tydzień później zaproponowano mu ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego 10-krotnie więcej. Według niego odmówił ponownie i na tym sprawa się skończyła. Nie możemy tego zweryfikować, ponieważ mamy tylko jego relacje. Czy państwa były opłacane, żeby zamknąć gospodarkę i doprowadzić do kryzysu? To jest materiał na kolejny program. Tak, dokładnie. Ale jest to jakby dowód na prawdziwość przekazu ze strony analitycznej. Analityk zgadza się z medium. Dlaczego? Ponieważ są dowody na to, że jest to człowiek w pewnym sensie nieprzekupny. Oczywiście toleruje korupcję w kraju. Oczywiście jest skorumpowany. Drodzy Państwo, on jest nieprzekupny wtedy, kiedy... kiedy wie, że to przekupstwo mogłoby podporządkować jego dyktaturę, tak teraz zostałam, że jego samego jako władcę, cara, jakimś instytucjom, o to chodzi. A korupcja w kraju, co innego. Może sprzedać kraj, ale nie sprzeda swojej władzy. Dokładnie. Władzy nie sprzeda nigdy i za nic to mamy pierwszy dowód. Co tam padło dalej? Padło dalej, że Swietłana Cichanouska jest kimś w rodzaju anioła opiekuna narodu białoruskiego. Ten, który stąpił z ziemi. Drodzy Państwo, niektórzy nazywają te anioły upadłymi, ale to są ci, które stąpiły na ziemię w jakimś celu. Okej. Dobrze, no to tak. Niedawno, bodajże dzisiaj, w hiszpańskiej gazecie El Mundo, duża hiszpańska gazeta, dzisiaj opublikowano wywiad przeprowadzony oczywiście ze Swietłaną Cichanouską. Ona w tej chwili przebywa na Litwie, udzieliła wywiadu hiszpańskiej gazecie. W tej gazecie stwierdziła, że wierzy w to, wierzy, niekoniecznie musi się tak stać, że w przypadku odejścia Aleksandra Łukaszenki, czego on oczywiście raczej nie planuje, ale w przypadku odejścia naród pozwoli mu odejść i nie dojdzie do rozwiązań siłowych, które znamy sprzed 6 lat z pobliskiej Ukrainy. Na Ukrainie, tak, dokładnie. Więc jest to kobieta, która nie chce rozwiązań siłowych, która... chce pokojowych rozwiązań problemu, na co chociażby, przepraszam, może to jest stereotypowe, na co chociażby wskazuje płeć. Chciałbym zaznaczyć, że kandydatów pierwotnie opozycyjnych, zanim wystawiono męża pani Cichanouskiej, było 3. Nie potrafili się dogadać, nie potrafili się zebrać. Jak to, drogie panie, znamy to z autopsji. Nie potrafili wyłonić jednego kandydata. Tak, tak. Tylko po aresztowaniu wszystkich panów, a właściwie po aresztowaniu męża Swietłany Cichanouskiej oraz wycofaniu się pozostałych panów, spotkały się ich żony. No i tutaj, drogie panie, wiemy, jak wygląda babskie spotkanie. Podobno w kilkadziesiąt minut omówiły połączenie sztabów i wystawienie wspólnej kandydatki w postaci Swietłany Cichanouskiej. Tu ja się wtrącę. Słuchajcie, nie ma przypadków. Patrząc od strony takiej astralnej, prawda, nie ma przypadków. Słuchajcie, tak musiało się stać. Bo to kobiety się, Piotruś, dogadują, sam przyznasz mi rację, szybciej niż mężczyźni. Dlaczego? Męskie ego jest bardzo fajne, ale nieraz nie potrafią się dogadać. No i dobrze się stało, ale lećmy dalej. Dobrze się stało. Kobieta łagodzi obyczaje. Cóż, można to w ten sposób opisać. Chciałem tylko stwierdzić, że no nam panowie coś takiego nie wyszło im tak i w sumie dobrze dla Białorusi.
No oczywiście, tak. Bo tylko jeden kandydat ma szansę rywalizować z dyktatorem. Rywalizować, jeżeli można to w ten sposób nazwać. Można, no właśnie, to tak. Skąd się wziął pomysł na przeprowadzenie dzisiejszego materiału? Wziął się stąd, że wczoraj, w środę, odcięto na obszarze Mińska dostęp do internetu. Tak, tak, dokładnie. Czyli żeby działać, żebyśmy nie widzieli naocznie, żeby nie było relacji naocznych świadków w internecie, co tam się naprawdę dzieje, nie? Chciałbym także powiedzieć, że po odcięciu, jakimś zupełnym przypadkiem, kompletny przypadek, spacyfikowano dużą demonstrację na Placu Niepodległości. Tak. W tej demonstracji zostali zatrzymani tacy ludzie jak dziennikarz opozycyjny, który w tej chwili przebywa w areszcie, jak chociażby szef komitetu strajkowego w zakładach kolejowych, tych słynnych zakładach kolejowych, w których Łukaszenka wcześniej spodziewał się wiecu poparcia, a został jednak wygwizdany. Zdziwił się. Było to dziwne, aż podziękował, jak pamiętamy z racji, aż podziękował tym, którzy go wygwizdali i krzyczeli odejdź. Tak, dokładnie. W związku z tym, drodzy Państwo, co się działo tak naprawdę podczas odcięcia tego całego dostępu do internetu w tych obszarach? Pewnie będziemy się na dniach dowiadywać z różnych mediów, o ile media się odważą przyjąć przesyłanki ludzi z internetu. Co byśmy, Piotruś, na zakończenie podsumowali? No niestety jeszcze troszkę chciałbym powiedzieć. Ach, dobrze. O, słuchajcie. Dobrze, posłuchajmy, bo bardzo ciekawe źródła Piotruś dorwał, jak ja to mówię. Powiem tak, chociażby wypowiedź pani Cichanowskiej z Parlamentu Europejskiego, ponieważ w tym tygodniu odbyło się, że tak powiem, spotkanie w Parlamencie Europejskim związane z Białorusią. Dokładnie. W formie telemostu uczestniczyła w nim również Swietlana Cichanowska, która stwierdziła, że oni nie są już opozycją, oni już są większością, a czas rewolucji już się rozpoczął. Tak. Czy to się uda? Nie wiemy. Życzymy oczywiście narodowi białoruskiemu jak najlepiej. Chciałbym jeszcze coś zauważyć. Ludzie nie zawsze wiedzą, jak wygląda sytuacja na Białorusi. To nie jest biedne państwo. Jest oczywiście biedniejsze od Polski. Oczywiście. Ale pokażemy państwu... Nie ma biedy takiej, jakby sobie ludzie to wyobrażali, dotyczącej Białorusi. Pokażemy państwu chociażby różnicę PKB między Ukrainą i Białorusią. Białoruś ma PKB dwukrotnie wyższe. To nie jest tak biedny kraj. Można chociażby zauważyć, że duża firma informatyczna Wargaming jest to firma białoruska. Ale nie ma tam wolności. Ludzie właśnie przez to jakby tracą, przez to mają dość. A jest to nam naród bliski. Dlaczego? Dlatego, że według oficjalnych statystyk 3% Białorusinów to Polacy, ale według nieoficjalnych ilość Polaków i osób polskiego pochodzenia może tam dochodzić nawet do miliona ludzi. Na dodatek musimy, drodzy Państwo, zwrócić uwagę, że nie możemy nie interesować się albo pomijać Białorusi, ponieważ jest to nasz sąsiad i to jak się tam potoczy, to ta cała rewolucja, możemy od razu mówić, to też wpłynie na Polskę, w związku z czym musimy jakby kątem oka śledzić to, co się dzieje na Białorusi. I owszem, to masz, Piotruś, rację, bo też o tym czytam, faktycznie nie jest aż tak biedny kraj, jakby nam się wydawało, ale no, drodzy Państwo, powiem krótko, u nas też powoli zatraca się wolność, chociaż jeszcze nie tak. Nie jest to oczywiście ten poziom. Tak, ten poziom. Co, powiem Wam tylko jedną rzecz. Rzecz do zastanowienia na koniec. Czy nie jest możliwe, ale tylko możliwe, że nie przez przypadek zamieszki na Białorusi zaczęły się niedługo po tym, jak Aleksandr Łukaszenka nie przyjął oferty MFW? Jest to jedna z teorii spiskowych. Chciałbym zostawić ją Państwu do zastanowienia. I na koniec, tak jak obiecałem w zeszłym odcinku, chciałbym rozwiązać zagadkę z odcinka właśnie poprzedniego. Chciałem zostawić Państwu do zastanowienia temat Szwecji a pewnego wirusa. Chciałem, żebyście sprawdzili powiązania Szwecji z NATO. Różnica jest właśnie taka, że Szwecja jest współpracownikiem NATO, a nie członkiem paktu. Dokładnie. To oznacza, że nie musi wykonywać dyrektyw. Czy według Państwa jest to przypadek,
że nie muszą wykonywać dyrektyw praktycznie jako jedyni w zachodniej Europie i jako jedyni w zachodniej Europie, lub raczej północnej, patrząc na mapę, tak. Nie wprowadzili obostrzeń dotyczących wirusa. Czy nie uważacie, że te obostrzenia mogą być inspirowane przez m.in. NATO i MFW? No cóż, to jest temat, który pozostawiamy Państwu do zastanowienia. To jest teoria spiskowa, drodzy Państwo. Ja też zadam pytanie, czy nie czas przestać uważać teorii spiskowych za fikcję? Ponieważ kochana, teraz to ja ci przerwę, teraz chwilkę. W każdej teorii. Bo chyba cytuję, Magda, pewien ciekawy artykuł, na który niedawno trafiłem. Wiesz co, nie, nawet nie pomyślałam o tym, przysięgam. Chyba to jest cytat. Trafiłem na pewnej stronie internetowej. Możecie się zdziwić, kto jest autorką, tego nie powiemy. Ale dostawię wam link pod naszym programem, prowadzący do pewnej strony internetowej. Tam jest artykuł, przyznam szczerze, czytałem, jest bardzo ciekawy i kończy się właśnie tymi słowami. Zastanówmy się nad tym, a chciałbym jeszcze powiedzieć na koniec, że pod filmem mogą Państwo znaleźć kontakt do nas, jeśli chodzi o wykłady, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku. Kontakt ze strony merytorycznej na temat pracy ze snem do Magdy. Gdybyście chcieli się Państwo spytać ogólnie, jak to wygląda, bo wtedy możecie zdecydować, czy zechciecie brać w tym udział, zapraszam na mój numer. A kontakt ze strony organizacyjnej, terminy, daty, kwoty do mnie pod drugim numerem telefonu lub na maila, którego sprawdzamy wspólnie. Dziękujemy, życzymy miłego wieczoru. Dziękujemy, życzymy miłego wieczoru, drodzy Państwo.